Witamy wszystkich serdecznie. Mamy nadzieję, że jeszcze w trakcie naszego webinarium będziecie do nas dołączać. Co my chcielibyśmy Wam zaproponować, to najpierw my z Justyną trochę poopowiadamy to, co uważamy, że jest istotne w temacie dobra wspólnego, a później chcielibyśmy wspólnie z Wami na ten temat porozmawiać. Będziemy rozmawiać w oparciu o tą prezentację, która w trakcie wyświetlania będzie większa, widoczniejsza i jakoś postaramy się z Justyną tą prezentację skomentować. Także prośba o to, żeby z pytaniami merytorycznymi wstrzymać się do czasu tej dyskusji, aczkolwiek oczywiście jak ktoś nie będzie mógł już wytrzymać, To może pisać to na może żywo. pisać, tak. Ale poczekajcie, bo później będzie taka przestrzeń, żeby wszyscy się mogli spokojnie wypowiedzieć. No i zacznijmy w takim razie, jeszcze raz witając Was. To webinarium jest realizowane w ramach Pracowni Dobra Wspólnego. To jest taka przestrzeń współpracy uczestników programu Lokalne Partnerstwo Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem tego programu jest, jak nazwa trochę sugeruje, budowanie, tworzenie lokalnych partnerstw, ale właśnie w oparciu o ideę dobra wspólnego. Operatorem tego programu jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, która wypracowała też w ramach tego programu taką unikalną metodę właśnie animacji na rzecz dobra wspólnego. Nie będę szczegółowo teraz o tym opowiadał, natomiast wszystkich zainteresowanych programem i pracownią odsyłam na stronę internetową programu, którą tutaj widzicie. Jeszcze powiem, bo obiecałem na początku, dwa słowa o partnerstwie dobro wspólne lokalnie. To jest partnerstwo kilkunastu organizacji pozarządowych, partnerstwo dobrowolne utworzone w ramach strategicznej mapy drogowej Trzeci Sektor dla Polski. No i staramy się to, co w nazwie, robić to, co w nazwie, czyli jakoś upowszechniać, popularyzować ideę dobra wspólnego w społecznościach lokalnych. To webinarium też jest częścią, dlatego mówimy o partnerstwie, bo przygotowane zostało we współpracy z partnerstwem. Również, żeby Was nie zanudzać, odsyłam do strony internetowej, gdzie przeczytacie więcej o samej strategicznej mapie drogowej, o partnerstwie dobro wspólne lokalnie, ale również o innych partnerstwach. Zachęcam Was do tego, żeby sobie o tym poczytać. To tytułem wstępu, a to, co chcemy zaproponować, to najpierw kilka refleksji na temat tego, czym jest dobro wspólne. O tym powiem ja, później jakie korzyści z tego dobra wspólnego płyną, o O tym tym powiem, powiem ja. tak jest, a później wspólnie z Justyną pokażemy dwa, trochę na zachętę do dyskusji, do rozmowy, dwa takie praktyczne przykłady tego, jak to dobro wspólne można w społecznościach lokalnych rozwijać, a potem właśnie chcemy z Wami na ten temat porozmawiać. Więc zaczynam od tej swojej części, co to jest dobro wspólne. Trudno było o jedną definicję, natomiast na pewno to jest wynik pewnej umowy członków społeczności sąsiedzkiej, lokalnej, gminnej, powiatowej, wreszcie narodu. Członków, którzy decydują się na to, żeby różne swoje potrzeby zaspokajać właśnie poprzez to dobro wspólne, czyli ta część rzeczywistości, która powinna być dostępna dla całej wspólnoty, ale oni godzą się na to, żeby pracować na rzecz tego dobra wspólnego, żeby oddawać część swojej wolności i część swoich indywidualnych zasobów, na przykład nie wiem, w postaci podatków, włożyć na to dobro wspólne, dlatego że ono służy całej wspólnocie, ale przede wszystkim, i to są te cienkie kreski, które tam na tym obrazku to pokazują, ale przede wszystkim służyć również indywidualnie każdemu członkowi tej wspólnoty. Czyli dobro wspólne to jest pewna idea, pewien koncept, dzięki któremu rozwijają się społeczności lokalne, ale dzięki któremu rozwija się każdy obywatel, każdy członek tej społeczności, zaspokajając swoje indywidualne potrzeby. I to oczywiście, że to jest wynik pewnej umowy, od razu sugeruje, że to dobro wspólne może być rzeczą bardzo umowną, bardzo względną. I tak naprawdę istotne jest w dobru wspólnym to, że to dobro jest uznawane przez całą społeczność. Czyli to, na co społeczność się umawia,
to jest dobrem wspólnym, które ono uznaje. I my uważamy też w partnerstwie, że dobro wspólne powinno spełniać jeszcze trzy warunki, czyli każdy to dobro może móc tworzyć. Oczywiście nie każdy praktycznie będzie z tej możliwości korzystał, ale każdy powinien mieć takie prawo. Każdy powinien też dbać o dobro wspólne, no i każdy powinien mieć możliwość korzystania z dobra wspólnego. To są te cztery cechy, które naszym zdaniem są niezbędne do tego, żeby mówić o wspólnym. Oczywiście odzwierciedleniem tej umowy, na którą się ludzie umawiają, jest prawo. To prawo określa podstawowy rodzaj dobra wspólnego i to prawo określa, na jakich zasadach ludzie mają dbać o dobro wspólne i mogą z niego korzystać. Na straży tego prawa stoją instytucje, które społeczność powołuje, właśnie po to, żeby rozwiązywały konflikty związane z korzystaniem z dobra wspólnego na przykład i żeby pilnowały po prostu przestrzegania prawa. To jest bardzo ważne, dlatego że to chcę bardzo mocno podkreślić. To oznacza, że władza publiczna, administracja publiczna są po to, żeby strzec tego dobra wspólnego w interesie społeczności i w interesie każdego obywatela tej społeczności. To zresztą określa zasadę pomocniczości, która jest określona w Konstytucji. A więc tyle można powiedzieć, tyle wolności, ile można, tyle władzy, ile to konieczne. Ale chcę to bardzo mocno podkreślić, bo czasami dzisiaj zwłaszcza słyszymy, że jest odwrotnie, że to obywatele są dla władzy. Nie, zasada pomocniczości wyraźnie mówi, że to władza ma służyć obywatelom przede wszystkim poprzez dbanie o to dobro wspólne, ale również chcę przypomnieć, że Konstytucja mówi, że każdy obywatel o to dobro wspólne dbać. I przypomnę tylko, bo to o tym czasami zapominamy, jakie Konstytucja nakłada na podstawowe obowiązki, oczywiście przestrzeganie prawa, bo tak jak mówię, prawo stoi na straży dobra wspólnego, czy powinno stać na straży dobra wspólnego. Płacenie podatków to jest nasz obowiązek konstytucyjny, obrona ojczyzny i dbanie o środowisko naturalne. Więc o tym pamiętajmy, bo to są nasze również podstawowe obowiązki. No i to jest, wracam do tego stwierdzenia, że dobro wspólne jest pewną umową. To daje wielką przestrzeń do wypełniania tej przestrzeni tym, co na przykład w społeczności lokalnej indywidualnie uznamy za dobro wspólne. I to między innymi jest wykorzystywane w programie Lokalne Partnerstwa PAP, gdzie społeczności lokalne w partnerstwie same określają sobie własne dobra wspólne i starają się na ich rzecz pracować. Więc to jest ta przestrzeń, zwłaszcza dla społeczności lokalnej, do pracy. No i bardzo ważna rzecz, o której jeszcze raz chcę podkreślić, bo o tym powiedziałem, że idea dobra wspólnego i dbanie o nie służy zaspokojeniu potrzeb. To jest też pewna granica, której naruszać działania w imię dobra wspólnego nie powinny, to znaczy nie powinno odbywać się one kosztem praw indywidualnych jednostek. Tutaj nie ma sprzeczności, tu powinna być pełna równowaga. Co się składa na to dobro wspólne? Kilka elementów. To dobro wspólne to przede wszystkim ludzie, mieszkańcy społeczności. To są wartości przewyznawane, zasady współżycia społecznego, to jest prawo i instytucje, które społeczność powołuje, no i wreszcie to są zasoby materialne i niematerialne, z których ta społeczność może korzystać. Materialne to jest ziemia, to są budynki, niematerialne to jest na przykład kultura, to jest Czyste środowisko, powietrze. tak jest, to jest powietrze, słusznie Justyna podpowiada. Temat na czasie bardzo ważny. A więc wszystkie te zasoby, z których społeczność może korzystać, powinna w związku z tym o nie dbać. Skoczyłem tu za daleko, ale już mam. No i te zasady, które uważamy, że są fundamentem tego, żeby tworzyć dobro wspólne i o nie wspólnie dbać, to jest przede wszystkim to, co powiedziałem, poszanowanie praw i godności innych ludzi. To jest fundament. Dobro wspólne czy dobro społeczności nie może być przekładane nad dobro indywidualne człowieka.
człowieka, wzajemność, solidarność, uczestnictwo czy włączenie, tak? Czyli bardzo ważna rzecz, stworzenie możliwości, aby każdy, niezależnie od sytuacji, członek wspólnoty miał możliwość włączać się w to dobro, tworzenie i rozwijanie tego dobra wspólnego, pomocniczość i zrównoważony rozwój. To są te zasady, które są dla nas fundamentem tego, żeby tworzyć dobro wspólne, ale jednocześnie wydaje nam się, Justyna zaraz przy korzyściach też o tym powie, że to jest taki mechanizm wzajemnie napędzający się, to znaczy działania na rzecz dobra wspólnego umacniają, bym powiedział, te wartości, te zasady współżycia w społeczności lokalnej. No i ja trochę pogadałem, żeby dać troszkę oddechu, to teraz do Was pytanie, jeżeli tam jesteście, mamy nadzieję, że tak. To znaczy, żeby szybciutko, żebyście dali swoje przykłady dobra wspólnego, bardzo konkretne, które znacie albo ze swoich społeczności, albo ze społeczności, które żeście zaobserwowali. Zaraz wyświetli się tablica, będziecie mieli okazję na tej tablicy pisać. I proszę o kilka słów, żebyście dali znać poprzez pisanie nazwy społeczności i jakiegoś hasła opisującego to dobro wspólne. Żebyśmy zobaczyli też, jak różnorodnie społeczności to dobro wspólne rozumieją. Bardzo Was zapraszamy z Justyną teraz, żebyście pisali. Do tablicy. W tej tablicy po lewej stronie takie menu, tam jest literka T. Jak wciśnicie na tą literkę T, to będziecie mogli pisać na tej tablicy. O, już coś się dzieje. Już dwie osoby piszą. Historia, tradycje to miały być. Też, tak. Park miejski. Piszcie jeszcze gdzie, bo nie wiemy, gdzie to się takie fajne rzeczy dzieją. O, Strachówek. Strachówka chyba. Strachówek albo Strachówko. Kraina Świętej Anny, tradycje, super. Sześć wiosek tematycznych, Dolina, to nam coś obcięło. No pięknie. Nie wiemy, która dolina. O, Stobramy. Stobramy. A park miejski w Chełmży, czy gdzie? Chełmża, albo Chełmno, albo Chełm. Ale fajnie, słuchajcie, ta historia i tradycje to jest coś takiego, co dość często rzeczywiście określane jest tym dobrem wspólnym, bo z reguły nie budzi kontrowersji, rzeczywiście łączy wszystkich, a poza tym jest bardzo ciekawe, tak? Ja bardzo... Ale też istotne dla tworzenia tożsamości tak jest, tych społeczności. Jak one czują się rzeczywiście lokalnie społecznościami, to bardzo często na jakimś etapie sięgają właśnie do tej historii. Tak jest, a poza tym wszędzie rzeczywiście, ja pamiętam kiedyś dawno na takim szkoleniu właśnie samorządowcy opowiadali, chwalili się swoimi gminami, niż tam gminy Kije, to jest malutka gmina, to wszystkim, jak zaczął opowiadać, co u nich jest, to wszystkim po prostu szczęki opadły, tak? Bo on mówi, u nas jest jedyne jakieś europejskie stanowisko jakiegoś tam chrząszcza. W kościele jest ornat uszyty z szaty wielkiego mistrza, bo tam była jakaś bitwa. Zbiegają się trzy rodzaje torów, bo tory tak zwane radzieckie, nasze i wąskotorówka. Unikalne jakieś w skali światowej, skalowej i tak dalej. Chyba czas już minął. To ja jeszcze powiem, a czy wszyscy widzieli, co tam jeszcze się pojawiło? Zasoby geologiczne. Bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo i jeszcze jakieś konkretne manifestacje tradycji. Słuchajcie, to bardzo Wam dziękujemy. Rzeczywiście fajne te przykłady i tak jak mówię,
pewno jeszcze będzie można im więcej podawać, ale ten wątek tradycji i historii rzeczywiście jest taki dosyć teraz najczęściej wykorzystywany. Tak. O, jeszcze się pojawiły, tak? Dykarze, truskawka, wioski tematyczne, miód, muzykanci, drewno. Super. Czyli różne rodzaje, Specjalizacje takie, no, tak? ale różne rodzaje takich zasobów lokalnych, tak? Truskawka, no to tam gdzie tę truskawkę się w dużych ilościach uprawia. To wszystko jest na serce Na Justyny, bo moje serce, Justyna Fundacja tak. Wspomagania Wsi, więc akurat te tereny wiejskie, a to nie tylko wieś oczywiście, co No zaraz tak, ale truskawka, miód, przykłady się drewno, pokażę. społeczność Bieszczadów. Dzieci tam Tak, pewnie, tak dzieci, się tak. domyślamy. Zapraszamy do nas. Do Doliny Doliny Stobrawy, Stobrawy na truskawki oczywiście, przyjmujemy że zaproszenie. Ja w każdym razie przyjmuję, bo staram się myślę, przyjechać. że wszyscy tak, którzy widzieli, to przyjęli. Słuchajcie, dobra, dzięki serdeczne w takim razie i wróćmy do prezentacji, bo czas nas jednak goni. I teraz A oddałbym teraz głos moja Justynie, kolej. tak, No o dobrze. korzyściach. To nawiązując jeszcze do tego, co przed chwilą będziesz mi zmieniał, co Tak. powiedział Tomek. Tak naprawdę zrozumienie, które możemy jakoś zyskać, tego dobra wspólnego, czym ono jest, skąd się bierze, jak o nie dbać, jeśli nie zaczniemy dobra wspólnego praktykować, no nic nam nie da. Także to trochę tak jest, żeby w ogóle jakoś zbliżyć się, czy wyobrazić sobie, na czym to polega, to trzeba zacząć coś robić, wykorzystując te założenia, te wartości, bo trzeba powiedzieć, że żeby zacząć od takie działania w społeczności, to musi być jakiś taki bazowy poziom wśród ludzi zaufania, właśnie chęci zrobienia coś dla innego, wzajemności, tak? Bez tego nie da się podjąć tych działań, bo trzeba by je jakoś zadekretować z zewnątrz, a to nie działa, tak? To musi być działanie oddolne i wspólne. Także, żeby zobaczyć te korzyści, tak naprawdę trzeba zacząć coś robić. Proszę, następny. Właśnie, korzyści dla społeczności. To, o czym Tomek mówił ja przed chwilą, czyli trochę takie samonakręcająca się sytuacja, w której działając w takim trybie współpracy, a nie rywalizacji, cały czas wzmacniamy to poczucie wspólnotowości i współudziału, no przez co jesteśmy w jakimś sensie coraz bardziej skłonni do tego typu działań, a to daje nam ten wzrost spójności społecznej, bo im więcej ludzi włączy się z własnej woli, czy ci, którzy już działają, zachęcą ich, zaproszą, tak? O tym trzeba pamiętać. Nie każdy jest takim, że, no, że sam z siebie, tak, wyjdzie z domu i ma w sobie tego ducha aktywisty, ale wiele osób lubi być zaproszonych, tak, poproszonych o pomoc, zaproszonych do wspólnych działań, więc coraz mniej mamy wykluczonych i tu nie mam na myśli tylko takich wykluczonych, których wykluczają różne bariery, na przykład fizyczne, tak, ale też jakaś specyfika ich funkcjonowania, czy jakiegoś rodzaju inne ograniczenia, tak. Działając razem zwiększamy wzajemne zaufanie do siebie, bo się w tym działaniu sprawdzamy i poznajemy. Jak się rozszerza ten krąg ludzi, z którymi coś zrobiliśmy konkretnego, to i to nasze zaufanie jest bardziej takie ugruntowane. No i wzrasta nasza solidarność i takie poczucie współodpowiedzialności płynące z tego, że widzimy, że mamy na coś wpływ, tak? Że nie jesteśmy tylko przedmiotami różnych procesów, które się tam dzieją wokół nas, ale jesteśmy sprawczy, tak? I wtedy za to, co zrobiliśmy, czujemy się współodpowiedzialni. To nawet czasami wynika również z tego, że mamy okazję się lepiej poznać, tak? Że działając razem w końcu się poznajemy lepiej i rzeczywiście te relacje są silniejsze. Tak, to jest tak naprawdę te korzyści Oj, dla przeskoczyłem, przeskoczyłeś. tak, Dobrze, przepraszam. wszystko jedno.
korzyści dla jednostek, tak? Tak jak w tych zasadach, o tych zasadach Tomek mówił o tym, że to dobro wspólne to nie jest działanie kosztem jednostek, tylko jednostki dzięki niemu też jako no, podmioty indywidualne, a nie tylko część grupy zyskują, tak? I tak jak ja o tym myślę i obserwuję takie społeczności, w których jakby można powiedzieć, że więcej jest tego myślenia i działania na rzecz dobra wspólnego, no to jest ta naprawdę ta lepsza jakość życia, tak? I to myślenie o innych i ta możliwość wsparcia. Wyobraźmy sobie coś takiego, że każdy z nas ma, no, mówiąc biblijnie, inne talenty, albo mówiąc świecko, dysponuje innymi umiejętnościami, ma też różne swoje indywidualne zasoby materialne, tak, którymi dysponuje. I jest rzeczą oczywistą, że jak to wszystko połączymy i złożymy razem, to więcej dzięki tym zasobom możemy osiągnąć, zarówno dla pojedynczych osób, jak i dla wszystkich. Także można powiedzieć, że tam gdzieś w tle, oprócz tych wszystkich uzasadnień z takiego poziomu właśnie spójności, lepszego czucia się, gdzieś też są bardzo takie twarde, dotykalne, wręcz ekonomicznie policzalne fakty, tak, które powinny nas skłaniać do tego, żeby tak patrzeć na rozwój, na to, co możemy robić dla siebie i dla innych. To teraz proszę te przyszłe pokolenia. Tak. Właśnie, a to nam myślenie o... Na tablicy, na której pisaliście, dużo razy pojawiało się słowo tradycja, historia, przeszłość, jakieś rzeczy związane, prawda, z naszą wspólnotą, które nas ustawiają w pewnym takim łańcuchu pokoleń i dają nam tożsamość. Więc myśląc o przeszłości, no bardzo ważne, byśmy nie zapominali o przyszłości, tak? I o tych ludziach, którzy przyjdą po nas, o tych, dla których to my będziemy tą przyszłością. I mając tę perspektywę czasu wydłużoną nie tylko tam do tyłu, żeby szukać swoich przodków czy ludzi przodków, którzy żyli poprzednio na tych naszych ziemiach, ale myśląc o swoich, w cudzysłowie, dzieciach i wnukach, bo przecież nie każdy, tylko o swoich, no inaczej podchodzimy na przykład do zasobów, tak? Widzimy, co się dzieje, jeśli chodzi o przyrodę, staramy się nie wykorzystywać wszystkich zasobów do końca, tak żeby one zostały dla tych następnych. Nie będziemy zanieczyszczać wody, nie będziemy wycinać starych drzew, mając świadomość, że one potrzebują 200 lat, żeby urosnąć. Więc jeśli my je teraz po wycięciu zasadzimy nowe, to oznacza, że dopiero nasze prawnuki zobaczą jakieś drzewa średniej wielkości, a nasze dzieci będą żyły na czymś w rodzaju pustyni, tak? Takie podejście z myśleniem o przyszłych pokoleniach, no też sprzyja mniejszym takim konfliktom między pokoleniami, tak? Ta wymiana przebiega dużo bardziej naturalnie i przyjaźnie. Proszę dalej. No właśnie, a korzyści dla to w zasadzie można powiedzieć, że one są oczywiste, no bo czym jest państwo? Państwo w gruncie rzeczy w naszym dzisiejszym rozumieniu składa się z sumy, na jakimś poziomie z sumy tych wspólnot lokalnych, tak? A potem jeszcze są te inne wspólne mianowniki, więc tak samo jak te społeczności lokalne będą bardziej spójne, tak samo cała ta społeczność całego państwa będzie bardziej spójna. Konflikty, nie wiem, właśnie tak tu napisałam, że ich będzie mniej. Pewnie ich będzie mniej, ale też co ważne, będzie można je inaczej rozstrzygać, tak? W perspektywie myślenia o korzyściach wszystkich grup, które ewentualnie mają jakieś skonfliktowane interesy. A społeczeństwo, które bardziej identyfikuje się z państwem, znowu tak samo jak w tych mniejszych wspólnotach, jest dużo bardziej skłonne na przykład do poświęceń na rzecz tego państwa. I nie mam tu nawet na myśli ekstremalnej sytuacji wojennej, ale no powiedzmy... Codziennej pracy. Codziennej pracy, ale też niecodziennych sytuacji. Powódź, duża katastrofa komunikacyjna, nie wiem, lokalne tornado. No, takie sytuacje, w których właśnie przed którymi nie stajemy codziennie, a w których
powinniśmy, mówiąc, no kawałek się posunąć, tak, czy oddać coś swojego. I jeżeli żyjemy w miejscu, które uznajemy za nasze, no jesteśmy znacznie bardziej skłonni to zrobić niż w poczuciu jakby obcości. Krótko mówiąc, takie sytuacje, na przykład jak opisałeś, powódź, nie muszą wyłącznie obciążać, bym powiedział, skutkami państwa, bo właśnie ta wzajemność i solidarność powoduje, że ludzie sami sobie nawzajem pomagają. I sami z siebie są chętni pomóc. I też ludzie, mieliśmy dużo takich przypadków po dużej powodzi w roku 2010, tak, że strażacy z drugiego końca Polski jechali sami z siebie, a nie poproszeni, tak, pomagać przy w tej kryzysowej sytuacji, czy inne wspólnoty coś wysyłały, pieniądze, jedzenie, wodę, no tak ludzie jakby uruchamiali w sobie te pokłady właśnie tego dobra skierowanego no, na zewnątrz. Tak, ale żeby to wszystko było możliwe, musimy wrócić do tej zasady pomocniczości, która jest zapisana w naszej konstytucji, która w zasadzie jest czymś takim wspólnym dla bardzo wielu rozwiniętych krajów w dzisiejszych czasach, a jest na pewno jest jednym z fundamentów Unii Europejskiej. Tak? I ta kwestia dobra wspólnego i myślenia o tym, że wszystkie sprawy należy załatwiać na możliwie najniższym szczeblu, tak? Że wyższy szczebel, czy nie wiem, no w naszym przypadku województwo czy państwo wkracza dopiero wtedy, kiedy lokalne społeczności z pewnymi rzeczami nie są w stanie sobie dać rady, bo z jakiegoś powodu to przekracza ich zasoby czy kompetencje. Ale na to musi być miejsce, tak? Na to musi być miejsce zarówno samorządności, jak i takiej aktywności spontanicznej, oddolnej, możemy powiedzieć stowarzyszeniowej, ale również takiej kompletnie nieformalnej. A to oznacza mało centralizacji, a dużo zaufania do obywateli, do ich mądrości i do wartości ich zaangażowania. Przede wszystkim zrozumienia, że pomocniczości to nie obywatele pomagają państwu, ale obrotnie. Ale państwo pomaga obywatelom. I słuchajcie, teraz obiecane dwa króciutkie, mówię trochę na zachętę, przykłady. Najpierw jest ten. Najpierw ja, ojej, miało być na odwrót, no ale dobrze. To jest przykład dotyczący działania, którego jakoś można powiedzieć w centrum czy osią była kultura. Dubiecko, tak mamy tutaj napisane, w powiecie przemyskim na Podkarpaciu, niezmiernie malowniczo położona miejscowość, siedziba gminy średniej wielkości. To, co może warto powiedzieć, to Dubiecko, które jest wsią, jest to gmina wiejska, przez ileś lat miało status miasteczka i to się odzwierciedla w jego wyglądzie, tak, w typie zabudowy, ale też pewnie trochę właśnie w tej tradycji, w tej pamięci, w tej tożsamości ludzi tam mieszkających. Działania zainicjowane i w zasadzie do tej pory prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dubieckiej, założone znowu to towarzystwo, zainicjowane przez grupę ludzi, którzy przez kilkanaście lat wspólnie działali jako harcerze, byli harcerzami i organizowali bardzo dużo obozów harcerskich, ale dla mieszkańców, dla dzieci mieszkańców tej społeczności Dubiecka i okolic. Tym samym zdobyli sobie taką no, pozycję, zaufanie, byli postrzegani jako, ich działalność była postrzegana jako bardzo pozytywna, potrzebna i w żaden sposób niekontrowersyjna. W pewnym momencie przyszedł impuls z zewnątrz, co bardzo często się zdarza od jednego z mieszkańców Dubiecka, który wyjechał i tylko raz na jakiś czas wracał, rozmawiał ze swoimi starymi, dawnymi kolegami i zaczął tak trochę w cudzysłowie mówiąc ich męczyć, że dlaczego to w tym Dubiecku nie ma żadnego takiego miejsca, gdzie można się spotkać, pogadać, zorganizować konkurs, koncert, jakieś działania związane z kulturą wokół kultury. No i ci nasi, można powiedzieć, aktywiści, harcerze w Dubiecku
Najpierw się zdenerwowali, że ktoś ich oskarża, że czegoś nie robią, a potem zabrali się do pracy, postanowili coś zrobić, zyskali dla swojego pomysłu utworzenia krecowego domu sztuki, chociaż początkowo jakaś tam inna nazwa robocza funkcjonowała, wszystkie ważne osoby w lokalnej społeczności, a tym samym można powiedzieć, że do tego działania na rzecz dobra wspólnego starali się włączyć jak największą liczbę mieszkańców i prawdopodobnie to też częściowo legło, stało się jednym z fundamentów ich powodzenia. Zaczęli te działania, jeśli dobrze pamiętam, może to będzie na następnym slajdzie, w roku 2002. Tak, w drugim, tak, od 2003 już coś tam się, to jest pięknie wyremontowana cerkiew, którą za zgodą władz Kościoła Grekokatolickiego dzierżawią, prowadząc tam działalność kulturalną w całym takim sezonie wiosenno-letnio-wczesno-jesiennym, nie zimą, bo tam nie ma ogrzewania. Zrobili tam mnóstwo, jeśli chodzi o te twarde rzeczy, infrastrukturę, można powiedzieć, że ten budynek, który widzimy na zdjęciu, ocalili dla przyszłych pokoleń, ale też stworzyli właśnie to dobro wspólne, bo kiedy to była zarastająca kwastami ruina, to raczej tylko można się było tego wstydzić, tak? A teraz jest to coś, co jakoś tam jest dumą tej społeczności, ale to, co równie ważne, to to, że tam od tego początku, od roku 2003 trwa nieprzerwana działalność o bardzo zróżnicowanym charakterze, wystawy współczesnego malarstwa, koncerty profesjonalistów muzyki klasycznej, ale również amatorskich teatrów, dzieci, wieczory poezji, znowu z profesjonalnymi aktorami, ale również z amatorami, wystawy. To jest tylko roboczy program niedawno opublikowany na stronach internetowych, pokazujący część planowanych imprez od końca kwietnia do połowy września, a na pewno będzie ich jeszcze więcej. Także nie tylko ta instytucja i ta działalność tam powstała, ale też można powiedzieć, że ona jest nieustająco pomnażana, tak, że dzieje się to, że to takie narastanie. Tak. Jest działalność wydawnicza przy okazji niektórych projektów, prowadzona bardzo ważna taka ścieżka też turystyczna, tak? Gdzieś tam, bo tutaj widzicie przełom Sanu, no piękne, piękne usytuowanie i takie tereny, no, zachęcające do kajaki, wycieczki, jazda konna, teraz półmaraton, no, dzieje się. Super, a teraz ja szybciutko przykłady, które być może część z Was zna, bo widzę tutaj sporo ludzi ze społeczności lokalnych partnerstw, bo to będzie przykład oczywiście z programu Lokalne Partnerstwa PAP. Trochę, żeby pokazać też, że takie rzeczy, o których mówiła Justyna, mogą się dziać się nie tylko na wsi. To jest przykład przestrzeni Soma z Biguraja. Tutaj jako to dobro wspólne od razu świadomie została określona wspólna przestrzeń, która będzie łączyć mieszkańców, ale jednocześnie będzie stanowić taką przestrzeń dla realizacji różnych ich aktywności. I bardzo ładnie została nazwana przestrzeń solidarnych, otwartych, wolnych i aktywnych. Więc od razu widzicie tutaj też odwołanie się do tych wartości, przynajmniej niektórych wartości, o których wcześniej mówiliśmy. No i pięknie wygląda Sowa jako symbol mądrości. Tak, to jest prawda, jeszcze też, taką tak. Myślę, że to jest oczywiście świadomy zabieg. Natomiast Biłgoraj, jeżeli ktoś nie wie, to jest około 30-tysięczne miasto w województwie lubelskim. Liderem tych przedsięwzięć tam prowadzonych jest Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej. No i nie robił tego sam, oczywiście zbudował partnerstwo, przede wszystkim złożone z samorządów lokalnych, które ze względu na charakter dobra wspólnego, czyli na to, że to była przestrzeń publiczna, to były tutaj bardzo ważne, tak, żeby mieć je w partnerstwie, bo wiele decyzji od nich w tej przestrzeni publicznej zależało. Szkoły, organizacje pozarządowe, no i oczywiście mieszkańcy. Trzon tego przedsięwzięcia był realizowany w latach 2012-2014, ale oczywiście podobnie jak u Justyny, to przedsięwzięcie cały czas żyje, rozwija się, cały czas jest wypełniane nową treścią.
No bo dzięki temu powstała ta przestrzeń właściwie w centrum miasta. Przestrzeń, która wcześniej była totalnie zaniedbana, tak jak to było zresztą Z z tą cerkwią cerkwią. greckim. Podobnie zaniedbana, oczywiście niewykorzystana. Dzięki tym działaniom została ona również przy współpracy samorządów zrewitalizowana. No i w tej chwili żyje, jest przestrzenią, gdzie odbywają się najważniejsze wydarzenia obywatelskie z udziałem obywateli, organizowane przez obywateli Big Boroya. Tutaj jest taki plakat pokazujący, że sama ta przestrzeń powstawała właśnie we współpracy też z mieszkańcami, którzy mogli proponować, wymyślać pomysły, które w tej przestrzeni mogłyby się dziać. No i tu kilka zdjęć, żeby pokazać, o tu na tym zdjęciu widać fragment, jak ładnie ta przestrzeń Ja wygląda. muszę potwierdzić, Tomku, byłam tam latem, ty A, byłeś tam super. pewnie wiele razy i naprawdę wygląda imponująco. Oczywiście tu są wspaniałe zdjęcia z wydarzeń, ale nawet kiedy jest pusta, bo wydaje mi się, że to na dole to jest tylko wizualizacja, to nie jest zdjęcie. No, wygląda bardzo atrakcyjnie, jakby zachęca, żeby nie skorzystać, żeby tam wsiąść na ławce, z kimś porozmawiać. Wiem, że tam dużo młodych matek przychodzi, że to jest rzeczywiście, to też pokazuje, jak stworzenie przestrzeni, która jest ładna i funkcjonalna, może generować jakąś aktywność w tej przestrzeni przez samo to, że ona przyciąga tym, jak. Ja też rozmawiałem z Ireną Gadaj, czyli szefową Funduszu Biłgorajskiego, która mówi, że rzeczywiście to podniesienie, bym powiedział, estetyki tego miejsca spowodowało, że rzeczywiście ludzie zaczęli o nie dbać sami z siebie, tak? Bo poczuli, że coś fajnego, coś ładnego, coś funkcjonalnego może być w ich społeczności, że w związku z tym warto o to dbać. Więc to jest taki przykład, że i w mieście mogą się takie fajne Ale ja nie rzeczy mówiłam ani zdarzyć. przez chwilę, że nie Nie. mogą się zdarzyć w mieście. Słuchajcie, i to tak mówię, tytułem zachęty dwa przykłady. Jeśli chodzi o lokalne partnerstwa, to jeszcze raz odsyłam do strony, żeby sobie popatrzeć tych przykładów fajnych działań. Jest oczywiście znacznie więcej. No i dotarliśmy do tego punktu, gdzie z Wami chcielibyśmy porozmawiać. Właściwie Wam oddać trochę głos, żebyście z własnych doświadczeń, bo widzę, że jest bardzo dużo osób, które wiem, że na co dzień, że tak powiem, walczą o to dobro wspólne w swoich społecznościach, żebyście podpowiedzieli, co tak naprawdę może pomagać, co u Was na przykład było takim czynnikiem, który żeście wykorzystali po to, żeby to dobro wspólne rozwijać, a co z kolei może przeszkadzać, tak? Co jest taką barierą, którą trzeba pokonać, a być może obejść, tak? Która może przeszkadzać w rozwijaniu tego dobra wspólnego. Teraz oddajemy Wam głos na czacie. Wszystkie wypowiedzi tutaj będziemy wspólnie sobie oglądać i my mamy ten przywilej, że możemy jeszcze ze sceną dodatkowo skomentować, ale do Was teraz prośba, żebyście wzajemnie też wymieniali się doświadczeniami. To nowy I teraz Staszek cisza. robi, A, żebyśmy żebyśmy widzieli. widzieli lepiej Dzięki. litery. Bardzo dziękujemy. Emilia też już do Was zaapelowała na czacie. Tak, i ktoś już tam coś Mówcie, pisze. piszcie. Mentalność ludzka może przeszkadzać. No może, Prawda. ale ona się zmienia na szczęście. To nie jest skała. Także jest zawsze jakaś szansa, szczególnie jeśli myślę sobie, że tu jest ważne myślenie o tym, jak małe dzieci, naprawdę nawet bardzo małe jeszcze zanim zaczną funkcjonować w przedszkolu czy szkole, a może właśnie w przedszkolu jest ten czas na to, oczywiście nie, żeby dzieciom specjalnie dużo mówić i teoretyzować na temat dobra wspólnego, ale żeby robić z nimi różne rzeczy, które są de facto takimi działaniami, a można to robić. To dzieci są chętne i entuzjastyczne. Ale zgadza się, że ta mentalność, bym powiedział, może być czasami takim
takim trudnym elementem. W związku z tym, na przykład, bardzo często, i ja to wiem z obserwacji naszych partnerstw, że trzeba ludzi przekonać poprzez pokazanie im konkretnych korzyści, tak, które będą wynikać dla nich z tego wspólnego działania. I dzięki temu ich się udaje wciągnąć, a poprzez wspólne działanie zmieniać tą mentalność, tak? Ale już się posypały inne propozycje. Tak. Sporządzenie jest bardzo. Praca, poczucie tożsamości, związania z miejscem, naturalna chęć działania. Tak, no na pewno naturalna chęć działania jest bardzo ważna, szczególnie żeby coś się zaczęło, tak? Jak już jakaś grupa zacznie działać i osiągnie pewien efekt, to wtedy nawet ci z niższym poziomem naturalnej chęci do działania jest szansa, że się przyłączą. No i ci liderzy, tu Tak. Justyna mówiła wcześniej, że żeby działać na rzecz dobra wspólnego, potrzeba tego podstawowego wzajemnego zaufania, ale uważam, że czasami, jak ono jest trochę niższe, to na tym polega rola lidera. On jest w stanie pociągnąć innych, nie dlatego, że oni jeszcze aż tak sobie ufają, ale ufają liderowi, tak? Czyli mają do niego, czyli on stanowi taki substytut, że tak powiem, dzięki któremu rzeczywiście daje się pociągnąć innych. Chociaż oni na początku jeszcze tego zaufania wzajemnego nie mają. To jest ważne. Ale na pewno pozycja, tak jak tutaj widzimy przeszkodą, nieudane, krótkotrwałe i kosztowne projekty. Pomagają to odwrotne, zakończone sukcesem, tanie, pewnie tanie, bo nie widzę, i długotrwałe. Tak, ale jeszcze wrócę do tego, co Tomek powiedział. Niezmiernie ważne jest to, jaką pozycję w społeczności ma ten lider, czy ta grupa liderów. Dubiecko, o którym mówiłam, temat pierwszego projektu wcale nie był taki prosty, bo tam między innymi badano jakby taką trójnarodową i trójreligijną przeszłość Dubiecka, tak? Przed 1939 roku to się nazywało spotkanie trzech kultur, trzech religii, trzech tradycji. Nie dla wszystkich to jest łatwy temat, ale dzięki temu, że to byli ludzie o takiej no, wyrobionej pozycji, to mogli ten temat podjąć, tak? Bez groźby wprowadzenia jakiegoś konfliktu w tę społeczność. A gdyby to przyszło z zewnątrz, myślę, że nawet w jednej trzeciej by rezultaty nie były tak dobre. Tutaj jest rzeczywiście ważne to rozpoznanie społeczności i dobry pomysł, tak? Bo ten pomysł, który Tak. sprawdził się na przykład w Dubiecku Może czy się w nie Jugoraju, może sprawdzić się nie gdzie sprawdzić indziej. gdzie indziej, więc to wszystko zależy od społeczności. I chyba rzeczywiście skutecznym pomysłem na działania, zwłaszcza jeżeli społeczność nie ma jeszcze dużych doświadczeń, jest wzięcie takiego tematu, który łączy wszystkich, nie jest kontrowersyjny. I rzeczywiście można stworzyć szansę na to, żeby większość społeczności się w to wciągnęła. Poruszanie takich tematów ważnych, ale kontrowersyjnych, no, może spowodować, że rzeczywiście się nie uda, tak? No, wymaga po prostu dużo więcej Tak. pracy tak naprawdę, a ten temat niekontrowersyjny, no to co to znaczy? To też jest temat, który jest dla wielu ludzi ważny, a nie tylko dla garstki zapaleńców, którzy mogą mieć najlepsze chęci, ale jeżeli jakby ta ważność tego czegoś, czym oni chcą się zajmować, nie przekonuje innych, no to nie ma szans na to włączenie, na ten udział, na budowanie zaufania. Także rzeczy takie służące jak największej grupie ludzi tam w tej społeczności, myślę, że są takimi dobrymi tematami, tak? Tak właśnie te przestrzenie wspólne, kultura, działania takie podnoszące właśnie jakość różnych tych przestrzeni wspólnych, powiedzmy, plac zabaw, tak? No niby służy dzieciom, ale dzieci mają rodziców. Rodzice mają swoich rodziców, jakby wiele osób będzie zainteresowanych i zadowolonych, jeżeli powstanie plac zabaw. Może to będzie więcej osób niż gdyby, nie wiem, nie przychodzi mi do głowy w tej chwili jakby kontrprzykład dotyczący przestrzeni, no ale można sobie wyobrazić inne rzeczy, które służą mniejszym grupom. No i jak najbardziej Ula też pisze, że trzeba omijać polityczne zasadzki. Czasami jest to oczywiście trudne, ale No, jak najbardziej bardzo tak, trudno. trzeba unikać tutaj wchodzenia w jakieś polityczne układy. A jeżeli już, no to trzeba się znowu robić tak, żeby działać ze wszystkimi, tak? Trochę ponad
podziałami politycznymi. No i z kolei Roman pisze, że lider powinien się wypowiedzieć ze środowiska, jak najbardziej tak, to oczywiście jest istotne. Wspólne świętowanie sukcesów, pisze Grażyna. Tak, no to bardzo ważne, bo często mamy taką skłonność, żeby tylko właśnie o tych porażkach, co też jest ważne, żeby się jakby nie poddawać refleksji, ale jednak po zakończonym działaniu, no musi być ten moment święta, podziękowania sobie wzajemnie, podziękowania tym, którzy pomogli nam w jakikolwiek sposób, właśnie no, dokładając swoje zasoby. Proszę. Konwent Sołtysów w gminie Kludgor. Tak, no to na pewno pokazuje też, bo co jest ważne, myślę sobie tak przy tych, i to też tutaj przebija w tych waszych wpisach, że takie łączenie się, tak jak na przykład ci Sołtysi w gminie Kludgor, tak, stwarza też pewną atmosferę, pokazuje wszystkim w społeczności, że ta zgoda jest potrzebna, żeby coś robić i że robimy to we współpracy, a nie w konflikcie. Jeszcze chciałam tutaj wrócić do tej kwestii politycznych zasadzek, bo też trochę jest tak, że żyjemy w świecie, w którym temu słowu polityka i polityczny często przydajemy jednoznacznie negatywną wartość, czy raczej właśnie odzieramy to z wartości, a ja rozumiem, że tu chodzi o politykę w rozumieniu jakichś rozgrywek lokalnych, partyjnych, niepartyjnych, jakichś Układów. koterii, układów, ale musimy też pamiętać, że tak naprawdę no, żyjemy w państwie i to w tym sensie jest organizm polityczny i polityka lokalna, mam wrażenie, często u nas, przynajmniej w takich gminach, które ja znam, bywa tą polityką rozumianą jakby dobrze, pozytywnie. Ona jest po to, żeby jedni ludzie coś robili dla drugich, tak? Kogoś wybraliśmy na naszych radnych, kogoś na wójta i to też jest polityka, tak? To jest taka polityka, której może powinniśmy sobie życzyć, tak? Która właśnie zajmuje się troską o to nasze dobro wspólne, tak? Co jednak często starają się robić samorządy, tak? Tutaj też pojawiła się kwestia współpracy z samorządem, no bo przecież co jest zadaniem samorządu? No, troska o zaspokojenie potrzeb ludzi, którzy tworzą tę wspólnotę samorządową. To jest ciekawe, tak się tutaj to wprost nie pojawiło, ale też chciałem zwrócić uwagę na to, że bardzo ważne jest dla przekonywania ludzi pokazywanie konkretnych efektów, tak, konkretnych korzyści. I to w miarę szybko, tak, żeby ludzie się mogli przekonać, że rzeczywiście to wspólne działanie coś zmienia, coś przynosi. I też doświadczenie pokazuje, że tak naprawdę często ludzie nie są tak bardzo zainteresowani tym na początku, jak to się dzieje, ile to kosztuje, ale chcą zobaczyć rzeczywiście, Co że z tego to wyjdzie? zmienia świat, tak? I na forum darczyńców w Polsce było takie badanie w trzech społecznościach lokalnych. Duża Białystok, Średnia Jarocin, Mała Chełmża i wieś. Gmina Wiejska Chełmża, bo jest miasto Jest jeszcze. miasto, czyli ten I Januszek Wolny. wyszła ciekawa prawidłowość, że im większa społeczność, tym więcej ludzie zainteresowani są takimi efektami działań organizacji, bo o to byli pytani, skierowanymi do siebie, niż do społeczności. A im mniejsza społeczność, tym bardziej są zainteresowani tym, co z tego wynika nie tylko dla nich indywidualnie, ale dla całej społeczności. Tak? To widać, że jednak to poczucie takiej integracji, tak? No i bezpośrednie kontakty powodują to, No, że mniejszej tak, jest po prostu łatwiejsze, dokładnie łatwiej tak. uzyskać tę spójność w wsi małej czy niewielkiej, no, średniej wielkości niż w Białymstoku, tak? Gdzie jest prawdopodobnie bardzo dużo lokalnych wspólnot, które może wtedy jakby działają jakoś tam podobnie czy funkcjonują do tych wspólnot wiejskich, ale no, na pewno łatwiej w mniejszej grupie. To zresztą prawdopodobnie każdy z nas zna ze swojego własnego doświadczenia. Czyżbyście się wypalili, bo tam się nic nie dzieje, a mamy jeszcze Przeszkadza chwilkę. rywalizacja i brak zaufania. Mamy jeszcze 10 10 minut minut. tu nam
Musimy jakieś nowe zadanie tam. I nie, poczekaj, bo tu się zaraz zepną też. A co, bo sporo było tych potencjalnych trudności, a powiedzcie z własnego doświadczenia, co może pomóc, co wykorzystać, co wy, na czym byście budowali na przykład wasze działania? No mamy tutaj trochę ten samorząd, fajne projekty, które się udały, sieciowanie, networking. Krzysztof napisał tak, czasami rzeczywiście integrujące działa konflikt, jeżeli społeczność rzeczywiście broni czegoś, co jest dla niej istotne, ważne, rzeczywiście tak, to potrafi połączyć. To prawda, ale trzeba być niezmiernie uważnym, bo nawet jak powiem tak, wiele organizacji w Polsce, na pewno w małych miejscowościach, ale wydaje mi się, że w dużych też, powstaje w wyniku niezgody na jakieś działania, na przykład na działania władz lokalnych, tak? I w ramach takiego, no takiej mobilizacji społecznej tworzymy stowarzyszenie po to, żeby czemuś przeciwdziałać. I to jest właśnie ta integracja ludzi, którzy są po tej, oczywiście w swoim mniemaniu zawsze tej dobrej stronie tego konfliktu. I to, co bardzo ważne i co naprawdę się sprawdza, jeśli po rozstrzygnięciu tego konfliktu, wszystko jedno, czy na korzyść tych, którzy zakładali stowarzyszenie, czy w jakimś sensie oni przegrali, nie udało im się, nie wiem, zatrzymać wycinki drzew na cmentarzu, przebudowy czegoś niezgodnie ze swoim pomysłem, czy swoją wolą. Jeśli się nie uda tej grupy, czy tej organizacji, która powstała, przestawić na tory działania na rzecz czegoś, a nie przeciw czemu, no to na dłuższą metę jakby ta aktywizacja potem niczemu służy, nawet jeżeli ona nastąpiła i nastąpiła ta integracja. No, nie chcę, bo to są przykłady jakby no niekoniecznie może te stowarzyszenia chciałyby, żeby o tym mówić, ale znam takie historie, kiedy właśnie z takiego bardzo wojowniczej grupy ludzi narodziło się w wyniku no, długotrwałego procesu stowarzyszenie, które teraz głównie działa na rzecz i bardzo pozytywnie i w zasadzie spowodowało to, że prawie nie ma tam konfliktów w tej społeczności. No ale to był proces, a w pewnym momencie świadoma decyzja, że odchodzimy od tej retoryki konfliktu. O, tu już panowie no, i pani wysypali teraz z kolei nieoficjalne tak, spotkania. Czynniki, które będą pomagać jak najbardziej, tak. I odwołanie się też tak, do tradycji miejsca, jak najbardziej. Tutaj Grzegorz ma rację. Takie tradycje wszędzie. Ale są. Tu też Damian pisze rozpoznanie pomysłu, tak? Właśnie ankiety, czyli żeby to, co chcemy zrobić, nie było tylko w naszych głowach, tak? Czy w głowach tych animatorów. Natomiast jeszcze wrócę do tego, co Justyna mówiłaś o tym konflikcie, bo to rzeczywiście jest tak, że dosyć często ta aktywność rodzi się właśnie z niezgody mieszkańców na coś. Natomiast ważne jest moim zdaniem, czy coś z tego się dalej narodzi. To po pierwsze to, co powiedziałeś, ale po drugie, czy ta pierwsza reakcja jest skuteczna. Bo jeżeli jest skuteczna, to ludzie zaczynają wierzyć, że rzeczywiście to wspólne działanie, tak. Że mają wpływ. A jeżeli nic się nie udaje, to nic tak naprawdę z tego dalej nie wychodzi. No, Grażyna, tak. To te codzienne relacje to jest podstawowa sprawa. U nas poszło spać. Właśnie, to jest ułatwione w tych mniejszych społecznościach. To jest, można powiedzieć, pewna przewaga tych mniejszych społeczności, chociaż to czasem też to, że wszyscy o wszystkich wszystko wiedzą, jak to bywa jeszcze ciągle w takich społecznościach, no, może też działać przeciwko zawiązaniu się pewnych więzów, bo też łatwiej z takiego powodu no, pewnie czują się sami wykluczeni albo wspólnota ich wyklucza. Także to taka równowaga między bliską znajomością, a pewną dozą, można powiedzieć, nie wiem, anonimowości czy dyskrecji co do pewnych spraw, tak, no to są... Muszę subiektywnie powiedzieć, tak. Jako mieszkaniec Warszawy, że uważam, że to jest ogromna zaleta jednak to, że w małych społecznościach właśnie
wszyscy się znają i w związku z tym o wiele łatwiej jest pewne rzeczy rzeczywiście zrobić, skrzykując w cudzysłowie ludzi, niż w Warszawie na przykład. No ale może w jednym domu, w którym mieszkasz, albo tam trzech okolicy już można. O, mamy nową definicję. Praca związana z tworzeniem ładu, więc zgody, podnoszeniem dobrobytu, kulturowaniem tradycji. No Fajna piękna definicja. definicja. Czy będziemy mogli ją jakoś wykorzystać? Fajna, jak najbardziej. Bardzo, bardzo Dziękujemy panu dziękujemy. tyle Tak. za zgodę i za Za zgodę i definicję. za definicję i z uznaniem autorstwa oczywiście myślę, że będziemy mogli Ale tu wykorzystać w naszych dalszych tak, pan działaniach. Leonard zwrócił uwagę na coś, co jest Tak. bardzo ważne. A co czasami jest trudno akceptowalne, mianowicie to, że rzeczywiście to dobro, dbanie o dobro wspólne przynosi korzyści w dłuższej perspektywie, tak, dla przyszłych pokoleń czasami, jak mówiła Justyna. No i to jest oczywiście pewna trudność, bo my przyzwyczajeni do tego, że chcielibyśmy jak najszybciej już zobaczyć te Tu i korzyści, teraz. tak, tu i teraz. I to też wymaga pewnej pracy, żeby wytłumaczyć, że one się pojawią nawet zwielokrotnione, ale za ileś tam lat, tak? A być może my nawet za Nie swoimi życzeniami nie zobaczymy. zobaczymy. Tak? Czas na ostatnie Niestety. komentarze. Przypomina tutaj linia, która pilnuje czasu ze Staszkiem. No, ale nie wiem jak uczestnicy i jak Tomek, ale ja jestem bardzo zadowolona tutaj z tej dyskusji, bo się Super. naprawdę bardzo dużo ważnych wątków pojawiło i ja mam nadzieję, że to nie zniknie potem, jak przestaniemy tutaj, zejdziemy z wizji i będziemy mogli jakoś no, popracować nad tym materiałem. Dokładnie tak. Nie, ja też jestem zachwycony i waszą, tak powiem, aktywnością tutaj w dyskusji z nami. No i przede wszystkim rzeczywiście tymi dobrymi radami, tak bym to nazwał, czyli wskazaniem tych czynników, bo o tych Tak. trudnościach to się mówi łatwiej, ale jak widać z naszej wypowiedzi, jest wiele elementów pozytywnych, które rzeczywiście można wykorzystać. Także tu dzięki, że się podzieliliście tymi swoimi wskazówkami. Tak, no bo skoro wskazujecie konkretne rzeczy, to wyobrażam sobie, że one jakoś u Was zadziałały, tak? I że to też nie jest takie, że to nie jest teoretyczne rozważanie. Spotkania międzypokoleniowe. No właśnie. To trzeba, pamiętajmy zawsze o tych najmłodszych i o tych, których jeszcze nie ma, a nie tylko o tych, którzy już byli. Słuchajcie, no to co, powolutku będziemy kończyć, bo już tu dostajemy znaki, że czas nam dobiega końca. Bardzo Wam, Justyno, dziękujemy rzeczywiście za aktywność i za te fajne pomysły. No i zapraszamy oczywiście wszystkich, żeby odwiedzać stronę lokalnych partnerstw. I stronę Jeszcze mapy stronę drogowej. mapy drogowej, bo jeszcze strony partnerstwa nie ma, ale na stronie mapy drogowej informacje tam będą zamieszczone. I śledźcie też inne projekty, bo tu daliśmy ze sobą tylko fragmencik, z których pewno będzie można korzystać we własnych działaniach. No i trzymamy za wszystkich kciuki, żebyście nie ustawali w tych wysiłkach na rzecz dobra wspólnego w swoich Czy ja mogę jeszcze społecznościach. jedno Jak lokowanie najbardziej. produktu? A ja chciałam wszystkich zainteresowanych zaprosić do Maruza. Część z Was pewnie wie, co to Maruz. Tych, którzy nie wiedzą, tym bardziej zapraszam na stronę Fundacji Wspomagania Wsi. Trwa rekrutacja. Temat też związany z dobrem wspólnym. To jest takie spotkanie organizacji działających w społecznościach wiejskich. Rzeczywiście wszystkim polecam, bo jest to chyba największy zjazd Jeśli chodzi o ilościowy. społeczności wiejskie, na pewno, Tak, tak. i okazja rzeczywiście do poznania przede wszystkim fantastycznych ludzi, wymiany doświadczeń i przyjemnej zabawy też przy Tak okazji. jest. Dziękujemy Dziękujemy Wam bardzo. serdecznie. I mówię, wchodźcie na stronę Lokalnych Partner, bo tam będzie też informacja o kolejnych webinariach, które będą odbywać. Dziękujemy jeszcze raz. Do zobaczenia. Do zobaczenia.